Piłkarze Stali Grudziądz po dwutygodniowej przerwie powrócili do walki na A-klasowej arenie. Po wyjazdowej wygranej w Kijowie Królewskim, teraz przed własną publicznością, podejmowali lidera tabeli z początku rozgrywek zawodników Kasztelana Papowo-Biskupie. Spotkanie toczyło się przy bardzo porywistym wietrze. Warunki atmosferyczne bardzo dawały się we znaki, szczególnie w pierwszej połowie. Brakowało składnych akcji, sytuacji podbramkowych i tego, co w futbolu najważniejsze, samych bramek. Na przerwę oba zespoły schodziły przy remisie 0-0. Worek z bramkami rozwiązał się dopiero po zmianie stron. Pierwsi cios tuż po przerwie zadali jednak goście z Papowa Biskupiego. Radość zespołu Kasztelana nie trwała zbyt długo. Kilka chwil później było 1-1, a pięknym strzałem z ostrego kąta popisał się Tomasz Rybik. Gospodarze po wyrównującej bramce wcale nie zamierzali się zatrzymać. Grudziądzan na prowadzenie wyprowadził Tomasz Grudziński. Kilka minut później Stal znów cieszyła się ze zdobytej bramki. Tym razem wydatnie przyczynił się do tego golkiper przyjezdnych. Autorem trzeciego trafienia dla gospodarzy był Mateusz Bertram. 3-1 okazało się za małym rezultatem dla grudziąckiego klubu. Piłkarze Stali zadali cios numer 4. Bramkarza gości pokonał Amadeusz Olszewski. 4 też było niewystarczające, więc Grudziądzanie uderzyli raz jeszcze. Po raz drugi tego dnia na listę strzelców wpisał się Mateusz Bertram. W samej końcówce honorowe trafienie zaliczyli przyjezdni. Uczynili to po ładnie wykonanym rzucie wolnym. Ostatecznie Stal wygrała 5-2 i umocniła się na fotelu lidera A-klasy. Druga w tabeli Unia Wąbrzeźno traci już 3 punkty. Kolejnym wyjazdowym rywalem grudziąckiego zespołu będzie Unisławia Unisław.